zwycięstwo. Polska od początku była faworytem do zajęcia pierwszego miejsca w grupie. Podczas wszystkich meczów wasi piłkarze wyglądali na bardzo pewnych siebie. Oczywiście widzieliśmy pewną słabość Polaków w meczu z Danią, ale teraz wszystko jest pod kontrolą. Jeśli Polakom uda się dziś zapewnić bilety do Rosji, będzie to już nasz 8 mundial w rywalizacji o tytuł Mistrzów Świata oraz ostatni biało-czerwoni grali w 2006 roku. Robert Trzepnikowski, TVP Info. Gardła rozgrzane, szaliki przygotowane, a to zostanie po piłkarzach, którzy wybiegną dzisiaj na Murawę. Oprócz tego, że tam wielka radość polskich kibiców, w ogóle kto wybiegnie na Murawę? O tym już teraz Robert Rzepnikowski, który zebrał dla Państwa też informacje związane z sytuacją Polaków w grupie. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry, jak słyszymy dzisiaj.